Hello everybody! Dzisiaj będziemy mówić o chemii organicznej, czyli o alkanach dokładnie. Jest to taki jakby, jest to podstawa całej chemii organicznej. Na tej podstawie później będzie się opierała dosłownie cała, ale dosłownie cała chemia organiczna. I zaczynając od początku, takich kompletnych podstaw, chemia składa się z chemii nieorganicznej oraz z chemii organicznej. To jest taki podstawowy podział. I o ile w chemii nieorganicznej mieliśmy do czynienia z kwasami, zasadami, solami itd., to tutaj w chemii organicznej będziemy mieli związki, które składają się tylko z węgla oraz z wodoru. Gdyby ktoś nie pamiętał, węgiel to jest C, wodór to jest H. I teraz o czym warto jest pamiętać? Są to związki, które zawierają w swojej budowie tylko i wyłącznie węgiel i wodór. Oczywiście w późniejszych etapach, w innych jakichś tam związkach, będziemy mieli jeszcze do czynienia na przykład z tlenem, z siarką i tak dalej. Natomiast na samym początku należy skupić się właśnie na węglu oraz wodorze. I teraz dlaczego tutaj są takie łapki narysowane? Otóż węgiel jest czterowartościowy, więc ma cztery łapki, czyli chce się z czteroma innymi pierwiastkami zaprzyjaźnić. Natomiast wodór jest jednowartościowy, więc ma tylko jedną łapkę, więc poszukuje tylko jednego partnera życiowego. I teraz pewnie zapytacie, bądź nie, podejrzewam, że nie, ale czy tych wartościowości, czy tego, ile, jaki pierwiastek ma łapek, trzeba się uczyć na pamięć? Otóż nie. Wyobraźcie sobie, że mamy tutaj układ okresowy i wszystko idzie, bardzo wiele informacji idzie wyczytać z tego układu okresowego. I tak jak na przykład wodór, który znajduje się w pierwszej grupie, grupy są to tutaj do góry, okres jest tutaj na dole, wodór znajduje się w pierwszej grupie, co oznacza, że jest jednowartościowy, jej, czyli to jednak nie jest takie skomplikowane. Natomiast każdy pierwiastek z tej grupy pierwszej będzie miał jedną łapkę, z grupy drugiej będzie miał dwie łapki, na przykład magnez ma dwie łapki. Z grupy 13 nie będzie miał 13 łapek, będzie miał 3 łapki, bo jest taka zasada, że powyżej grupy 13 odejmujemy 10 i wtedy mamy wartościowość. Czyli wszystkie pierwiastki z grupy 13 są 3 wartościowe, trójwartościowe, natomiast z grupy 14 4, z grupy 15 5 i tak dalej. No i widzimy, że mamy tutaj węgiel i tak jak mówiłam, jest czterowartościowy, bo znajduje się w 14 grupie. No i teraz dla przykładu. Powiedzmy sobie, wapń będzie dwuwartościowy, prawda, bo jest z drugiej grupy i tak dalej. Oczywiście, jak to w chemii bywa, znajdują się w układzie okresowym wyjątki, które no niestety nie są tyle wartościowe, ile według nas powinny być. Przykładem jest tutaj tlen, który będzie zawsze dwuwartościowy, ale tym się nie przejmujcie, na razie nie musicie o tym pamiętać. A tak z ciekawostek powiem przy okazji, że są również pierwiastki, które mogą mieć różne stopnie utlenienia, czyli różne wartościowości. Na przykład siarka może być sześciowartościowa, cztero oraz dwu, ale mówię, to są takie ciekawostki dla osób, powiedzmy, które chciałyby chłonąć tą wiedzę i się dowiedzieć czegoś więcej, to będzie na pewno bardzo ciekawe. Tak jak było w przypadku chemii nieorganicznej, tak samo jest w przypadku chemii organicznej. Mamy jakieś związki, tylko o ile w przypadku chemii nieorganicznej te nazwy tych związków były w miarę łatwe do zapamiętania, bo na przykład był wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek wapnia, czyli wszystko miało ten sam wspólny człon, czyli wodorotlenek, no i potasu, sodu i tak dalej, to odczytywało się to z układu okresowego. Tak tutaj niestety ktoś zrobił nam psikus i musimy się jakby od nowa nauczyć nazw związków, które budują jakby całą chemię organiczną. Wszystkie nazwy, które dzisiaj poznacie, będą podstawą do tworzenia innych nazw, innych związków, dlatego warto jest mimo wszystko się z nim bardzo, bardzo, ale to bardzo dobrze zaprzyjaźnić i zapoznać. I pierwszym takim związkiem będzie związek, który posiada jeden węgiel, ponieważ w chemii organicznej wszystko będzie bazowało właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, na węglu oraz wodorze. Nieważne. I teraz pierwszy związek będzie posiadał jeden węgiel, drugi związek będzie posiadał dwa węgle i tak dalej, i tak dalej. Więc zacznijmy sobie od takiego podstawowego, pierwszego jakby związku, to będzie jeden węgiel. No i rysujemy mu cztery łapki od samego początku, te łapki zazwyczaj pisze się właśnie w takiej konfiguracji, w ten sposób. I teraz mamy tutaj węgiel, no i coś tutaj po tej stronie trzeba dopisać, prawda? Tutaj, gdzie mamy te puste miejsca, no bo co? No, nikt nie lubi raczej być samotnym singlem, a pierwiastki już w ogóle. No i teraz, tak jak mówiłam, związki te składają się z węgla oraz z wodoru, więc jedyną rzeczą, jaką możemy tutaj dopisać w tych pustych miejscach, to jest albo węgiel, albo wodór, prawda? No i teraz, tak jak powiedziałam już wcześniej,
Związki te składają się z węgli, z wodoru. No i pierwszym takim podstawowym związkiem jest związek, który ma jeden węgiel, dlatego tu wszędzie dopiszemy już tylko wodory. I to jest, moi drodzy, tutaj dopiszemy jeszcze trzeci i czwarty, to jest, moi drodzy, pierwszy taki związek chemiczny, który właśnie składa się z jednego węgla oraz z czterech wodorów. I teraz spójrzmy na coś takiego. Możemy tutaj dopisać sobie drugi węgiel. Teraz trzeba pamiętać, że węgiel zawsze łączy się z węglem i może być sytuacja, że węgiel łączy się z wodorem, a to łączy się tutaj z węglem, ponieważ wtedy nie będzie się zgadzała nam wartościowość tego wodoru, ponieważ wiemy, że wodór może mieć tylko jedną łapkę, tak? A tutaj w tym przypadku mam już dwie, więc to jest absolutnie, ale absolutnie niedopuszczalne. Więc zawsze, jeżeli dopisujemy jakiekolwiek węgle, no to dopisujemy je do węgla. No i teraz tak, dopisaliśmy, mamy jakby już teraz drugi związek chemiczny, który posiada dwa węgle, tak? Mamy jeden, drugi węgiel, tu już mamy wodory dopisane, no ale tak jak ten węgiel jest czterowartościowy, tak ten węgiel musi być również czterowartościowy. No i tak, od tego węgla już jedna łapka tu w tym miejscu dochodzi, więc zostaje mu dopisanie tylko trzech pozostałych. Proszę bardzo. Jej! No i tak samo tutaj dopisujemy wszędzie wodory. No i to jest drugi taki związek chemiczny. Chemii organicznej, taki podstawowy. No i oczywiście kolejne struktury będą opierały się na tym, że będziemy mieli tutaj C i tak dalej. No i teraz wróćmy sobie tutaj do naszej, powiedzmy, pseudoprezentacji. Mamy tutaj wypisane pięć podstawowych takich właśnie związków na takiej samej zasadzie. Pierwszy to jest metan. Tak, te nazwy będą niestety wam towarzyszyły, będą wam się śniły po nocach i musicie się ich nauczyć na takiej zasadzie, że jak ja przyjdę o 3 nocy, was obudzę, to musicie mnie bardzo ładnie wyrecytować. Szczerze wam powiem, że te nazwy są bardzo łatwe do zapamiętania, jak tak zaczniecie sobie mówić metan, eptan, propan, butan, pentan i tak dalej, to bardzo łatwo wam to się wbije na bani i będziecie o tym pamiętać. Ale tak jak mówiłam, pierwszy związek to jest metan, ma jeden węgiel, cztery wodory, drugi jest etan, ma dwa węgle, tutaj proszę bardzo, i wodory, propan 3 węgle, butan 4 węgle, pentan 5 węgli. I teraz wszystkie wzory powstają w ten sam sposób. Kolejnymi jakby związkami w chemii organicznej, tutaj był metan, etan, propan, butan, pentan. Pentan miał 5 węgli. Następnym jest heksan, heptan, oktan, nonan, dekan. No i heksan ma 6 węgli, heptan 7, 8, 9 i tutaj 10. No i tutaj wam tylko wypisałam te nazwy, ponieważ chciałabym, żebyście może w ramach takiego poćwiczenia sobie sami spróbowali narysować te wzory strukturalne. I teraz dlaczego to się nazywają wzory strukturalne? Ponieważ widać strukturę związku, czyli jak on tak naprawdę wygląda. Jest bardzo łatwo sobie zapamiętać. Wzór strukturalny to jest właśnie taki. No ale mamy jeszcze inne wzory, na przykład wzór grupowy. I on takim, ja wam tutaj napisałam taki wzór jakby ogólny tego związku i zawsze będziemy rozdrabniać wzory grupowe na poszczególne węgle. Czyli piszemy, jeżeli związek ma powiedzmy tam dwa węgle, to piszemy węgiel pierwszy, piszemy C, później obok niego piszemy H, a za X wpisujemy liczbę wodorów, które są dołączone do tego pierwszego węgla. Później piszemy kreseczkę. Drugi węgiel, który jest w tym związku, znowu H i znowu za Y podstawiamy liczbę wodorów, które są dołączone do tego związku. I teraz zrobimy sobie taki przykład, jest etan, przypominałem sobie, to jest wzór strukturalny tego związku, a wzór grupowy wygląda w ten sposób. To jest węgiel, tutaj ten pierwszy węgiel, tak? I widać, że do niego są dołączone trzy wodory. Raz, dwa, trzy, no to piszemy CH3. Kreseczka, to jest ta kreseczka, która tutaj się znajduje. Znowu kolejny węgiel i znowu do niego są dołączone trzy wodory. Tutaj są inne przykłady, na przykład propan, który miał trzy węgle. No to mamy, piszemy, ten pierwszy węgiel jest tutaj, ten drugi jest tutaj, ten trzeci jest tutaj. No i do pierwszego są dołączone raz, dwa, trzy wodory, czyli jest CH3. Do drugiego są raz i dwa tylko dołączone, więc będzie CH2. A do trzeciego jest raz, dwa i trzy znowu wodory, czyli będzie CH3. Następny jest butan, na takiej samej zasadzie. Tutaj dla ułatwienia mogę wam powiedzieć, że w tych wzorach, tych podstawowych związków organicznych, zawsze na samym początku tutaj i zawsze na samym końcu będzie CH3, a zawsze w środku będą grupy CH2. No i w zależności od tego, ile mamy łącznie węgli, tyle tam tych grup CH2 będzie w środku. I teraz takim kolejnym
Znaczy, bardzo ważnym przykładem tutaj jest metan. Metan, wzór grupowy metanu wygląda po prostu w ten sposób, bo metan posiada tylko jeden węgiel, prawda? To jest wzór tutaj, ten po lewej jest wzorem strukturalnym, ten jest ten grupowy, no to mamy jeden węgiel, no i cztery węgle, więc jeden węgiel i cztery węgle, tak. Jeden węgiel i cztery wodory. I teraz kolejnym wzorem, którym będziemy się zajmować, jest wzór sumaryczny. Wzór ogólny takiego wzoru sumarycznego są jakby dwie możliwości. Pierwszy to jest CXHY, czyli po prostu liczymy, ile mamy węgli. Tutaj piszemy liczbę tych węgli, piszemy, że mamy jakieś tam wodory i za Y postawiamy liczbę tych wodorów. Lub znając liczbę węgli, liczba węgli tutaj w tym przypadku to będzie N, będziemy w stanie obliczyć, ile powinno być tych wodorów. No i wzór jest 2 razy N dodać 2, czyli będzie, dla przykładu, będzie na przykład, będziemy mieli etan, czyli związek, który posiadał dwa węgle, no to za N podstawiamy 2, piszemy C2H 2 razy N, czyli 2 razy 2 dodać 2. No to łatwa matematyka, mam nadzieję, że nikt nie będzie miał z tym problemu, sobie obliczamy. Tutaj przykład Wam podam, znowu przykład propanu. Tutaj mieliśmy wzór, to jest wzór sumaryczny, to jest wzór strukturalny, sumaryczny. No i teraz mamy przykład propanu, to jest wzór strukturalny, to jest wzór grupowy, to jest wzór sumaryczny. No i bardzo łatwo jest policzyć, to mamy C, ile tych C? Raz, dwa, trzy C. No i H liczymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem wodorów, tak? No i z tego spójrzmy jeszcze sobie raz na to, może to weźmy szybciutko, skopiujemy tutaj. Spójrzmy sobie bardzo szybko na ten piękny, piękny wzór, który ma nam pomóc. Naszym N w tym przypadku jest liczba węgli, czyli 3. No i licząc z tego wzoru liczbę wodorów, mamy 2 razy 3 dodać 2, czyli 2 razy 3 równa się 6, dodać 2 równa się 8. No czyli teoretycznie wszystko ładnie się, pięknie się zgadza. I słuchajcie, to będzie taka podstawa, dosłownie podstawa podstaw chemii organicznej, alkany. Musicie się nauczyć na pewno nazw związków. Oczywiście w chemii organicznej są również bardziej skomplikowane związki, ale to poświęcę na to jakby dodatkową lekcję, ponieważ to, co zrobiłam dzisiaj, dotyczy głównie osób, które są w gimnazjum, tak? Gdzieś tam, jak zaczynacie chemię organiczną, na pewno takie związki się pojawiają, na pewno takie będą. W kolejnych odcinkach również będzie reakcja spalania alkanów i inne różne ciekawe rzeczy, dlatego zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do później. Narka!